Cześć, z tej strony Piotrek. Chciałbym Wam pokazać, jak podłączyć, zaprogramować system alarmowy. Na test mam centralkę CA5 produkcji Satel. Jest to mała centralka dedykowana do małych obiektów, na przykład kioski, małe sklepy, mieszkania, domki letniskowe, garaże. Centralka posiada 5 wejść, czyli zaleca się podłączenie maksymalnie do niej 4 czujników. Piąte wejście zarezerwujmy sobie najlepiej na podłączenie sabotaży, czyli otwarcia, oderwania obudowy centrali, klawiatury czy sygnalizatora. System CA5 jest systemem jednostrefowym, czyli załączamy, wyłączamy cały alarm. Nie mamy możliwości podziału obiektu na części. Zacznijmy od razu od opisu testowanego zestawu. Transformator, akumulator, 2 czujki ruchu, syrena wewnętrzna, kontaktron, klawiatura i centrala. Centrala od lewej, podłączenie akumulatora, pierwsze 2 zaciski, podłączenie transformatora, napięcie zmienne 18 V. Kolejne 2 wyjście wysokoprądowe do wysterowania, w naszym przypadku syrenki wewnętrznej, plus podany na stałe, minus dokładany w chwili zdarzenia, obciążalność 1,1 A. Wyjście AUT 2 i AUT 3 to wyjścia niskoprądowe, obciążalność 50 mA, służące do wysterowania np. powiadomienia GSM bądź oświetlenia przez dodatkowy przekaźnik. Kolejnie AUX KPD, wyjście zasilające klawiaturę czujki, obciążalność 350 mA, DTA CLK, szyna manipulatorów, COM jest to masa i od Z1 do Z5 opisane wejścia, pod które będziemy podłączać czujki. Mamy tu zaciski do linii telefonicznej zewnętrznej. Tu mamy kołki służące do wejścia w tryb serwisowy z tak zwanych kołków. Gniazdo do podłączenia kabla i komputera, żeby zaprogramować centralę. Następnie mamy czujkę. Czujka o nazwie Bingo, jest to bardzo fajna czujka ignorująca zwierzęta. Listwa zaciskowa, napięcie, przekaźnik od sabotażu, przekaźnik od alarmu, styk sabotażowy. W tym miejscu mamy ustawienie ilości impulsów czujnika. Tu mamy włączenie, wyłączenie diody LED, ustawienie czułości, ustawienie wagi zwierząt 15-25 kg. Styki w czujce są stykami NC, czyli zwarte chwili normalnej pracy. Kontaktron, identycznie styk NC. Tu mamy sygnalizator wewnętrzny, listwa zaciskowa, styki sabotażu i osobne styki od optyki, od akustyki. Tu mamy listwy LED-owe, przetwornik piezo. Tu mamy kołki do ustawienia 3 typów melodii, przycisk sabotażowy i od oderwania od podłoża. I sama klawiatura wyposażona w przycisk od oderwania. Mamy go zaślepionego, żeby nie generował alarmów. Posiada także buzzer, czyli miniaturowy sygnalizatorek. Klawiaturę numeryczną. Tu wyświetlane są stany systemu w postaci zapalających się diod. Jeśli chodzi o podłączenie elementów z transformatora, napięcie 18 V pod pierwsze 2 zaciski od lewej strony AC-AC. Polaryzacja nie ma znaczenia, jest to napięcie zmienne. Kolejne 2 zaciski, podłączenie sygnalizatora. Zacisk AUT 1 plus podłączamy pod zacisk SA plus, następnie mostkujemy go z SO plus. Zacisk AUT 1 minus podłączamy do SA minus i mostkujemy go zaciskiem SO minus. W naszym przypadku podłączymy jednocześnie wyzwalanie akustyki i optyki. Pozostaje nam zacisk sabotażowy syreny. Jeden z zacisków podłączamy bezpośrednio do masy, do koma centrali. Natomiast drugi poprzez rezystor 2,2 kOhma do wejścia w centrali. W naszym przypadku będzie to wejście numer 5. Dlaczego poprzez rezystor? Dlatego zalecam, aby wszystkie stany
były z wykorzystaniem rezystancji, którą mierzy cały czas centrala. Takie podłączenie z rezystorem 2,2 kΩ nazywa się podłączeniem EOL. Przejdźmy dalej do podłączenia klawiatury. Zacisk KPD z centrali do zacisku KPD w klawiaturze. DTA analogicznie, CLK tak samo i COM tak samo. Jeśli chodzi o zaciski sabotażowe, to tak jak w syrenie, od jednego zacisku TNP do masy, czyli do koma, a od drugiego poprzez rezystor 2,2 kΩ, w naszym przypadku pod wejście numer 4. Kolejnym elementem może być kontaktron. Kontaktron ma tylko dwa zaciski. Pod jeden zacisk podłączamy przewód do zacisku COM, pod drugi przewód z wykorzystaniem rezystora 2,2 kΩ. Podłączamy w naszym przypadku pod wejście numer 3. Ostatnim elementem są czujki. Czujki podłączamy w konfiguracji 2EOL-NC, czyli z dwoma rezystorami 1,1 kΩ. Co nam to daje? Daje nam to, że centrala i wejście poprzez zmianę rezystancji rozróżnia tryby pracy czujnika. Czy to jest stan poprawnej pracy, stan włamania czy awarii. Jeśli chodzi o podłączenie minus czujnika do koma plus do AUXa. Pierwszy rezystor podłączamy zaciski od przekaźnika włamania, natomiast drugi rezystor podłączamy pod jeden zacisk od przekaźnika włamania i drugi pod jeden zacisk od przekaźnika sabotażu. Do centrali podłączamy przewód od zacisku przekaźnika włamania do wejścia w centrali, nasz przypadek Z1. I ostatni przewód do masy centrali od ostatniego zacisku wolnego przekaźnika sabotażu. Druga czujka, która nam została, podłączamy analogicznie, z tym, że podłączamy już pod wejście numer 2. Czyli każda czujka zajmuje nam osobną linię Z. Uruchomienie centrali. W pierwszej kolejności podłączamy akumulator, a następnie 230 V. Jeżeli potrzebujecie wyłączyć urządzenie, robimy to odwrotnie, czyli najpierw 230 V, później akumulator. Centrala wyposażona jest w dwa fabryczne kody, 1, 2, 3, 4, 5 hasło serwisowe, 1, 2, 3, 4 hasło użytkownika. Po włączeniu centrali urządzenie może wygenerować alarm. W tym celu musimy wcisnąć 1, 2, 3, 4 i potwierdzić krzyżykiem, haszem w celu go skasowania. Centrala fabrycznie ma włączony gong na wejściu pierwszym, czyli po naruszeniu czujnika, który jest podłączony do wejścia pierwszego, zostanie wyemitowany sygnał z klawiatury. Możemy to wyłączyć, przytrzymując przycisk numer 8 w klawiaturze. Potwierdzono. Na klawiaturze wyświetlają się diody. Dioda od wystąpienia alarmu. Dioda od zasilania, czy mamy 230, czy mamy awarię akumulatora. Dioda czuwania, programowanie. 5 diod informujących o stanie 5 wejść. W naszym przypadku centrala ma fabryczne nastawy, więc czujki działają odwrotnie, jak widzicie. Czyli w stanie normalnym nie powinno się nic tutaj nam palić. I mamy diodę awarii. W pierwszej kolejności sprawdźmy sobie, co to jest za awaria. W tym celu przytrzymujemy przycisk numer 7. Zapaliła się dioda numer 5. Informuje nas o tym, że są to błędne dane zegara. Przeszliśmy do drugiej strony awarii. Nie mamy nic. Wychodzimy gwiazdką. Przejdźmy do ustawienia daty i godziny. W tym celu wchodzimy w ustawienia użytkownika. 1, 2, 3, 4, gwiazdka, funkcja ustawienia godziny, czyli to jest 6, krzyżyk, ustawiamy godzinę, na przykład 12, 0, 0, potwierdzamy i datę, przykładowo 28 kwiecień, 04, 28, centrala potwierdziła, jak widzicie, usterka nam zniknęła. Jeśli chodzi o
pozostałe nastawy fabryczne, czas na wejście, na wyjście z obiektu i czas alarmowania w manipulatorze fabrycznie 30 sekund i czas generowania alarmu z wyjścia pierwszego, czyli w naszym przypadku syreny, jest to 60 sekund. W następnej kolejności powinniśmy ustawić typy wejść centrali, czyli nauczyć centralę, żeby wiedziała, która czujka to 2 EOL NC, która EOL. Następnie funkcję wejścia, czyli czy to wejście ma być opóźnione, natychmiastowe, czy też czuwające 24 godziny, tak jak w przypadku sabotażu. Ustawić też kontrolę przy czuwaniu, czyli jak uzbrajamy system, to czy centrala ma sprawdzać, czy pozostałe urządzenia działają poprawnie, na przykład czy okno jest zamknięte, czy nikt w domu nie przebywa. Zacznijmy od ustawienia typu wejść. W tym celu wchodzimy w tryb programowania, czyli 1, 2, 3, 4, 5, krzyżyk. Teraz, aby ustawić typ wejścia, wchodzimy w sekwencję 21, która odpowiada wejściu pierwszemu. Potwierdzamy krzyżykiem. No i wybieramy wejście numer 4, czyli 2 EOL NC. I potwierdzamy. Następnie wejście drugie, 22, krzyżyk. Identycznie czwóreczka. Potwierdzamy. Następnie wejście numer 3, czyli 23, krzyżyk. I numerek 3, czyli EOL, bo mamy to kontaktron. Następnie 24, krzyżyk, trójeczka, krzyżyk, też EOL, bo sabotaż. 25, krzyżyk, trójeczka, krzyżyk. Mamy ustawione wszystkie typy wejść. Następnie ustawmy sobie funkcję wejścia. Pierwsza czujka będzie czujką wejścia, wyjścia, czyli będzie dawała nam czas na wbicie kodu. Następnie druga czujka i kontakton ustawimy jako natychmiastowe, czyli po wejściu do obiektu, jak jest uzbrojony, ma natychmiast być wywołany alarm. Natomiast wejście czwarte i piąte jest to wejście sabotażowe. Ono ma działać 24 godziny. Aby zaprogramować funkcję wejścia pierwszego, wchodzimy w numerek 26, krzyżyk, 0, krzyżyk i kolejne wejścia, 27, krzyżyk, dwójka, bo natychmiastowa, krzyżyk, 28. Wejście czwarte, ustawiamy szóstkę, bo 24, sabotaż i ostatnie. Mamy wejście sabotażowe. Mamy to ustawione. Teraz ustawmy sobie czas na wejście do obiektu. Fabrycznie 30 sekund, zmieńmy to na 5 sekund. W tym celu wchodzimy w funkcję numer 31, odpowiadającą czujce pierwszej. Potwierdzamy. I teraz wpisujemy czas 5 i potwierdzamy. Następną rzeczą, jaką warto zrobić, to ustawić kontrolę przy załączeniu czuwania. Czyli żeby centrala sprawdzała, czy nikt na obiekcie nie przebywa, albo czy okno nie jest otwarte, jak uzbrajamy system. Fabrycznie centrala ma włączoną tą kontrolę na wejściu drugim, trzecim, czwartym. Możemy to podejrzeć, wywołując funkcję 39, krzyżyk. Informuje nas o tym dioda numer 4. Ale nie mamy włączonej na wejściu numer 5. W tym celu wchodzimy w funkcję 40. I zapalamy diodkę numer 4, informującą, że na tym wejściu będzie włączona kontrola przy załączeniu czuwania. Teraz przyszedł czas na ustawienie czasów sygnalizowania włamania. Ustawmy sobie czas wyjścia pierwszego, która będzie załączać syrenę. W tym celu wchodzimy w funkcję 47, potwierdzamy. I tutaj to, co wpiszemy, mnożone jest razy 4. Czyli w naszym przypadku, wpisując przykładowo 15, ustawimy czas na 60 sekund. Ustawmy sobie czas tylko 4 sekundy. Centrala wyszła nam z funkcji sama. 47, krzyżyk,
jeden krzyżyk. W tym momencie mamy ustawione 4 sekundy. Kolejną rzeczą jest ustawienie czasu na wyjście, czyli ile mamy czasu po wpiciu kodu, aby wyjść z obiektu. Tutaj wpisujemy 12, krzyżyk i wpisujemy czas, maksymalnie 255 sekund. Ustawmy sobie 3 i krzyżyk. Manipulator wydaje dźwięki przy usterce czy naruszeniu. Jego czas alarmowania też możemy zmienić. Aby to zrobić, funkcja 13, krzyżyk i przykładowo 5 sekund, 5, krzyżyk. Maksymalnie 255 sekund możemy ustawić. Wcześniej nie dodaliśmy jeszcze poprawnego roku. Możemy to od razu zrobić teraz. W tym celu wchodzimy w funkcję 15. I aby dodać rok 2020, fabrycznie 2005 mamy ustawiony w centrali. Wpisujemy 20, końcówkę roku i potwierdzamy. To by było na tyle z programowania. Teraz jak wyjdziemy z trybu serwisowego, powinna centrala nam już sygnalizować wszystko poprawnie. Wychodząc z trybu serwisowego, naciskamy 0, krzyżyk. I teraz naruszając czujkę, powinna się zapalać konkretna dioda. Czujka pierwsza, czujka druga, czujka trzecia. Czwartą mamy sabotaż, ale możemy sprawdzić, tu będzie nam łatwiej otworzyć. Mamy alarm od razu po otwarciu obudowy. Kasowanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Krzyżyk. Na koniec musimy zmienić hasła fabryczne, czyli hasło serwisowe i hasło użytkownika. Aby zmienić hasło serwisowe, wchodzimy w tryb serwisowy. 1, 2, 3, 4, 5. Krzyżyk. Wciskamy numer 1. Krzyżyk. I teraz ustawiamy swoje nowe hasło. Przykładowo 5 jedynek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I potwierdzamy krzyżykiem. Hasło użytkownika zmieniamy w użytkowniku, więc musimy wyjść z trybu serwisowego. 0, krzyżyk. Aby zmienić hasło użytkownika, wchodzimy jego hasłem i gwiazdką. Raz, dwa, trzy, cztery, gwiazdka. Teraz 1, krzyżyk. I przystępujemy do zmiany fabrycznego hasła, przykładowo 4 jedynki. Zmienione. Możemy też dodać użytkowników, maksymalnie jest ich 6. Aby dodać, wchodzimy już nowym hasłem, które nadaliśmy użytkownika, czyli raz, dwa, trzy, cztery, gwiazdka. Teraz naciskamy 2, krzyżyk. Zapala nam się pierwsza dioda informująca o użytkowniku i ustawiamy dla niego hasło, przykładowo 4 dwójki. Teraz przetestujmy działanie naszego systemu alarmowego. Może w pierwszej kolejności sprawdźmy, co się stanie, jeżeli kontaktron, czyli przykładowo okno, będzie otwarte. Uzbrójmy system. Raz, dwa, trzy, cztery. System nie jest możliwy do uzbrojenia. Dioda numer 3 informuje nas o naruszeniu. Uzbrójmy drugim hasłem. Czas na wyjście. Dioda światło ciągłe. Jest system uzbrojony. Otwórzmy okno. Syrenka 3 sekundy, klawiatura 5 sekund. Rozbrójmy system. Możemy jeszcze przetestować czas na wejście do obiektu. Naruszamy czujkę. Czas na wejście. Rozbrajamy. I to by było wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, sugestie, zapraszam do komentowania. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na następne filmy. Cześć!